Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim wnętrzarskim kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka, prowadzę własną autorską pracownię projektowania wnętrz w Krakowie, która nazywa się Grupa Nono i bardzo chętnie opowiadam o swoich doświadczeniach. Dzisiaj kontynuujemy temat IKEA, czyli produktów, które wszyscy znamy, które bardzo dobrze opracowaliśmy, doświadczyliśmy. Dzisiaj opowiem Wam o mrocznych stronach IKEA. Opowiem Wam, dlaczego ja, Karolina Szyszka, jako projektant wnętrz nie lubię tego sklepu i nie chcę polecać produktów IKEA w moich projektach, w projektach mojej pracowni. Dlaczego tak się dzieje? Mimo tego, że prywatnie, osobiście bardzo też cenię tą markę i lubię, no jednak uważam, że coś tam w tym ciekawego jest. Zacznijmy od tego, że jestem projektantem pewnej pracowni, która jest jakaś, konkretna. A nie wiem, czy wiecie, ale każda pracownia jest inna. Każda wyróżnia się innymi wartościami. Przygotowuję różne projekty. W pracowni Grupa Nono, w mojej pracowni, dbamy o jakość, o niepowtarzalność, o dopasowanie do danej osoby, do charakteru, do stylu życia. To są projekty indywidualnie zaprojektowane, indywidualnie skrojone na dane potrzeby, na dany czas. Projektując z gotowców, trudno jest osiągnąć te wartości. I teraz wszystko po kolei wytłumaczę Wam, więc myślę, że będzie wszystko klarowne. Pierwsza sprawa to powtarzalność. W związku z tym, że dla mnie, w mojej pracowni ważna jest niepowtarzalność, to ta powtarzalność IKEA jest wykluczająca. No po prostu ona nie spełnia wartości, które są dla mojej pracowni ważne. Projektując wnętrza, dbam o to, żeby wnętrza wyróżniały się właśnie swoją niepowtarzalnością. Czyli jeżeli ktoś wchodzi do tych wnętrz, to sobie myśli, o, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co to takiego? Gdy mamy meble IKEA, one są bardzo powszechne, bardzo popularne. Są wszędobylskie, innymi słowy. Idziemy do sąsiadki i widzimy Paxy. Idziemy do sąsiada, mamy stolik Lack. Jesteśmy na wakacjach w Grecji, mamy komodę Hemnes. Jesteśmy na drugim końcu świata, mamy dywan IKEA. Mamy te produkty wszędzie, one są na całym świecie. Jest ich tak dużo, one są tak powszechne, że niemal w każdym domu mamy produkty z IKEA. Niektóre wnętrza są bardziej nasycone tymi produktami, a one są na tyle charakterystyczne i zapadające też w pamięci i znane, że po prostu kojarzymy, że tutaj znowu mamy takie meble, tutaj takie. Fajnie dbać o unikatowość wnętrz. I IKEA tą niepowtarzalność zabiera mi. Dlatego w projektach mebli IKEA nie używam, ponieważ one nie zagwarantują moim klientom właśnie tej niepowtarzalności. Indywidualność to jest wartość, której również IKEA nie zapewni. Jeżeli projektujemy dla kogoś indywidualnie, to znaczy, że dopasowujemy coś do jego stylu, do jego charakteru, do jego potrzeb funkcjonalnych, a każdy ma inne te potrzeby, bo nie wiem, czy wiecie, ale funkcjonalność to też jest pewnego rodzaju bardzo płynne pojęcie, które dla każdego znaczy coś innego. Jeżeli chcemy, by coś było indywidualnie dopasowane do danej osoby, to nie możemy korzystać z gotowców, które są skrojone dla ogółu, dla masy ludzi, która jest jakaś, prawda, jakaś taka nieokreślona. Jeżeli ktoś marzy o danej kuchni, o tym, żeby uzyskać dany charakter w tym wnętrzu, to mamy w IKEA dostępne na przykład 10 rodzajów frontów. Jeżeli spośród tych 10 nie ma tego stylu, tego rodzaju, to nie osiągniemy tego charakteru. I o to chodzi. Osiągniemy tylko te 10. No, tam jest może więcej, ale nadal jest to za mało, by dbać o tę indywidualność. Modułowość. Modułowość jest przyszłością, jeżeli myślimy o tym, by dostarczać produkty w powszechny sposób, by coś weszło na taśmę i było popularne i było schematyczne. Natomiast jeżeli ktoś chce dopasować dane rozwiązanie do danej sytuacji, to mamy znowu tą indywidualność i musimy zadbać o to, by coś nie było modułowe, by było indywidualnie zaprojektowane. Na przykładzie najlepiej to zrozumieć. Jeżeli mamy wnękę na szafę i chcemy wypełnić ją w całości danym meblem, to musimy dopasować ten mebel do danej wnęki. Czyli robimy na przykład szafę na 243 cm i na wysokość na 274, a IKEA takiej nie ma. Nie ma, choćbyśmy nie wiadomo jak szukali, nie znajdziecie. IKEA znajdziecie rozwiązania, które mają moduły odtąd, dotąd i musimy znaleźć coś, co się nam wsunie i prawdopodobnie zostanie przestrzeń, która nie jest wypełniona tak samo bokiem, jak i górą. Więc rozwiązań, które są dopasowane do danej sytuacji nie zapewnimy sobie, tylko to jest taka zabawa w Tetrisa, czyli dopasowywanie do danej sytuacji. Najlepiej jak się da, idealnie nie będzie, ale zapewnijmy tak, żeby było. Te kuchnie z IKEA, proszę ją wkomponować w moje wnętrze. To jest dla nas, dla mojej pracowni płachta na byka. Po prostu nie da się tego zrobić. Wkładanie energii w coś, w co my nie chcemy wkładać energii. Oczywiście tak też się projektuje i ja nie mówię, że to jest złe, natomiast u mnie w pracowni projektujemy inaczej. Po prostu od innej strony bawimy się w projektowanie. Nie na tym projektowanie u nas polega. Kolejna kwestia to jakość. Trudno o dobrą jakość, gdy coś jest na tak dużą skalę produkowane w tak niskiej cenie. Ta proporcja jakości do ceny w IKEA jest bardzo dobra. Jeżeli chcemy, by coś było ponadczasowe, by działało z czasem, jak najdłużej, jak najlepiej, by dojrzewało z czasem, by było jeszcze piękniejsze, gdy czas mija. To nie są meble z IKEA. Najczęściej są to produkty syntetyczne, które trudno odnowić, nie są trwałe, one po prostu bardzo szybko się zużyją. Są oczywiście w IKEA meble z litego drewna i te będę polecać, jeżeli już mamy coś wybrać. Jest o tym dodatkowy film, moje top 10 IKEA. Natomiast jeżeli chcemy produkty, które będą dojrzewać z czasem, które będą pięknie pracować, to tam takich produktów raczej nie znajdziemy. Jest ich niewiele. Tam mamy rozwiązania, które mają stosunkowo niską cenę, możemy je dostać od razu. Na przykład one się zniszczą za jakiś czas, wymieniamy je na nowe. Nie szkoda nam ich wyrzucić, ponieważ mają na tyle niską cenę, że za 5 lat możemy sobie kupić nową sofę. Okej, w takim układzie to się sprawdza. Natomiast w mojej pracowni te wartości nie są popularne, nie chcemy ich propagować. Proponujemy rozwiązania, które będą długo w bardzo dobrej jakości. I kolejna jeszcze ważna sprawa i to, co nie pasuje mi w tej marce, to to, że jest tam wszystko zwykle dostępne od ręki. Pozytywna wartość, a jednak słuchajcie, dlaczego to negatywnie wpływa na moją pracę? W momencie, kiedy mamy szafy dostępne od ręki, czyli jadę sobie do IKEA, wybieram, kompletuję sobie tam Paxa i za chwilę, dosłownie za 5 minut jadę na magazyn, który jest z tyłu, odbieram wszystko i mogę jeszcze dzisiaj tą szafę składać, to mój stolarz ma konkurencję taką, że nie jest w stanie w ogóle do tego wystartować. Jeżeli zależy Wam na czasie, to najczęściej wtedy idziecie do IKEA, żeby wybrać coś na już, no bo wiadomo, każdy chce mieć na już. Stolarz tych terminów nie ma nigdy na już, tam na niego trzeba czekać miesiąc, dwa albo i więcej. I dopiero wtedy tą szafą możecie zacząć się cieszyć. Patrząc długoterminowo na ten temat, to nie jest zadowalające, bo tak naprawdę to nie jest szafa, która będzie Was satysfakcjonować na dłuższą metę, bo ona ma tą niższą jakość, ona nie wypełnia Waszej wnęki, tej przestrzeni w centymetrach tak, jakbyście tego chcieli. Więc idąc tam, decydujecie się na produkt szybko dostępny, który docelowo wcale nie będzie Was satysfakcjonował i za jakiś czas będziecie chcieli go wymienić. Ale na dany czas decydujecie się na niego dlatego, że jest po prostu dostępny szybciej niż stolarz. Więc ta dostępność mebli, rozumiecie, jest bardzo kusząca i czasami wygrywa, choć wcale nie powinna wygrać. I oto cała prawda o tym, dlaczego IKEA niekoniecznie jest lubiana przez projektantów. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną, czy też może nie. Czas już kończyć i wracać do domu. Dziękuję Wam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.